Jak zapewne wiecie, każdy nośnik prędzej czy później zniszczy się i nie będzie go można odczytać. Bądź jego odczyt będzie tak słaby, że nie będzie się chciało nam go używać. To dzieje się na przykład z kasetami magnetofonowymi, filmami na VHS, czy na przykład płytami z muzyką. Co niebawem może się również stać z moimi ulubionymi grami, w które grałem jeszcze kilka lat temu, a które niebawem prawdopodobnie skończą na moim YouTubie, gdzie przedstawię wam je jako let's play. Niektóre z nich już teraz ciężko odczytać, a za kilka lat może to być jeszcze bardziej utrudnione. Więc postanowiłem zgrać je wszystkie jako obraz ISO i dodatkowo oczyścić swoje pomieszczenia z tych zbędnych rzeczy, wyrzucając to wszystko na strych. Czy jest to rzeczą prostą? Być może tak, być może nie. Czy jest to legalne? W świetle polskiego prawa oczywiście. Posiadając jakiś nośnik, jesteśmy w stanie go legalnie skopiować i móc go używać do swoich potrzeb jako nośnik zapasowy. W Stanach Zjednoczonych taka czynność jest nielegalna i jest ścigana. W Polsce jesteśmy w stanie coś takiego legalnie zrobić. Dzisiaj przyjrzymy się temu, w jaki sposób jesteśmy w stanie stworzyć kopię zapasową nośnika z mestem antologią z kolekcji klasyki. Kilka innych jeszcze mestów sobie zobaczymy. Jak również zobaczymy na grę z 2003 roku, której nigdy mi się nie udało przejść, którą z chęcią z wami przejdę. Nazywa się Schizm 2, która może być trochę bardziej problematyczna w zgraniu. Zapraszam was do dzisiejszego odcinka. Jak zapewne wiecie, ostatnie filmy wrzucałem głównie z Macintosha 2017, który jest pozbawiony czytnika płyt CD-DVD. Dlatego też wyciągnąłem mój stary komputer z 2011, którego używałem, no, jeszcze do niedawna i którego czasami używam. Jest on wyposażony w stację CD-DVD, dzięki której będę w stanie uzyskać obrazy z moich płyt z grami. Do takiego procederu możemy użyć również zewnętrznej nagrywarki CD-DVD, na przykład takiej od Samsunga. Link do niej gdzieś tam wam wrzucę do opisu, którą będziemy w stanie podłączyć również pod nowsze Maki, a pod najnowsze z użyciem przejściówki z USB-C na USB-A. Taka nagrywarka nie wymaga instalacji żadnych sterowników i działa tak, jakby była wbudowana od momentu podłączenia do Macintosha za pomocą kabla. Do wszystkiego, o czym powiem wam w dzisiejszym odcinku, korzystam z oprogramowania w wersji trial bądź oprogramowania open source. Linki do wszystkich programów będziecie mieli również w opisie. Jeśli chodzi o użytkowników Maców, to w dziedzinie tworzenia obrazów dysków są oni mieszkańcami pierwszej klasy. By utworzyć wirtualną kopię dowolnego podłączonego do komputera dysku, wystarczy uruchomić narzędzie Disk Utility, które domyślnie znajduje się w folderze Other. Potem klikamy prawym przyciskiem myszy na dysk z lewej strony i wybieramy Image From. Na końcu wskazujemy, gdzie chcemy zapisać obraz dysku i czekamy na ukończenie obrazowania. Proste, nieprawdaż? Teraz wysuwamy dysk z antologią i bierzemy na warsztat Myst 3 Exile. Prawy guzik myszy, Image From, lokalizacja docelowa i po paru minutach obraz dysku mamy już na pulpicie. Ten dysk też nie był zbytnio problematyczny. Spróbujmy zarchiwizować jeszcze jednego mysta. Tym razem to jedynka w wersji Masterpiece Edition. Ku naszemu zdziwieniu, czasami program Disk Utility może poprosić o hasło użytkownika celem użycia napędu. Nie jest to nic złego, po prostu takie procedury mogą czasami wymagać dostępu administracyjnego. Ten dysk też nie był zbytnio problematyczny. Na koniec zarchiwizujemy Schizm 2, o którym mówiłem na wstępie. Niestety, Disk Utility postrzega dysk z grą jako uszkodzony. Nie jest to prawdą, chociaż jest na nim kilka rysek. To również nie jest wina napędu, a mechanizmu zabezpieczenia przed kopiowaniem nieznanego pochodzenia. Polega on na zapisywaniu na nośników z grą informacji o rzekomych bad sektorach, które mogą się na nim pojawić naturalnie wskutek porysowania bądź zużycia. W tym przypadku są one jednak naniesione programowo, by napęd nie mógł odczytać całego dysku, przez co jego skopiowanie byłoby niemożliwe. Dane na dysku są jednak zapisane w miejscach, które nie są bad sektorami, a instalator w ogóle nie korzysta z tych regionów. Po pewnym czasie udało mi się wykryć, że dysk z grą jest zabezpieczony mechanizmem Safe Disk, który występuje w trzech edycjach. Jako że gra została wydana w roku 2003, najprawdopodobniej jest to wersja druga, używana w latach 2000-2003. Potwierdza to również struktura dysku, która zawiera pliki o rozszerzeniu TMP. Dowiedziałem się również, że do obejścia tego zabezpieczenia można użyć oprogramowania Clone CD, które jest dostępne jedynie na systemy Windows. Pobrałem więc obraz ISO 10 wprost z serwisu Microsoftu i zainstalowałem go na wirtualnej maszynie. Kolejnym krokiem była instalacja programu Clone CD, który jest dostępny jako trial na okres 21 dni od zainstalowania. Wiem już, że program Clone CD będzie tworzył całościowy obraz celowo uszkodzonego nośnika.
Przypuszczam jednak, że napęd może się trochę z tym męczyć, więc do tego celu użyję napędu zewnętrznego, który już Wam pokazywałem. VMware Fusion, którego używam jako hosta maszyn wirtualnych, bardzo dobrze wspiera urządzenia USB i nie będzie miał większego problemu z takim napędem. Po uruchomieniu programu wybieram pierwszą opcję zatytułowaną Read to Image File, po czym wybieram Protected PC Game. Na kolejnym ekranie trzeba wybrać miejsce opisu obrazu. Jeżeli zostawicie je na domyślnym, to program wybierze ukryty w czeluściach profilu użytkownika katalog z plikami tymczasowymi. Dogrzebałem się potem do niego, ale według mnie to jest granie warta świeczki. I lepiej sobie tego oszczędzić, zapisując obraz gdziekolwiek indziej. Do zmiany miejsca docelowego służy przycisk Browse. Warto również zaznaczyć Create Q-Sheet. Kiedyś może się przydać. Teraz możemy nacisnąć OK i poczekać na ukończenie obrazowania. Potrwa to trochę dłużej niż poprzednie dyski. Kolejne dyski z Hizma nie są już zabezpieczone w takim stopniu jak ten pierwszy. Możemy więc powrócić do naszego standardowego zestawu narzędzi, wbudowanej w Macintosha stacji CD-DVD oraz narzędzia Disk Utility. Jak widać, obrazowanie przebiegło bez najmniejszych problemów, więc możemy wreszcie odłożyć nasze antyczne nośniki wymienne na bok. Teraz sprawdźmy, czy nasza praca się opłaciła. Do maszyny wirtualnej z dziesiątką podłączę wirtualną stację CD-DVD, do której będę montował zgrane przeze mnie wcześniej obrazy DMG. Jest to standardowa funkcja w każdym wirtualizatorze, a komputery biurkowe potrafią również montować obrazy, np. ISO, za pomocą podwójnego kliknięcia na taki plik. Na pierwszy ogień puszczam Mysta Antologię, z którego spróbuję uruchomić moją ulubioną część tej sagi, Riven. Podczas instalacji tej gry nie ma żadnych kruczków ani dodatkowych problemów. Instalujemy i uruchamiamy. By niczego nie spoilerować, wrzucam Wam pierwszą rzecz, która pojawia się po uruchomieniu gry, oraz zapewniam o tym, że spędziłem w niej kilka minut i działa dokładnie tak, jak za czasów, gdy grałem w nią na XP-ku. Ten sam proces powtarzam z Exile, która jest odrobinkę bardziej wymagająca. By gra działała wydajnie, ze sposobów renderowania wybieram programowy. W mojej wersji VMware Direct 3D nie powalał wydajnością. W Exile też spędziłem trochę czasu i nie miałem zastrzeżeń co do jej działania. Zabieram się więc za ostatniego z moich mystów, Masterpiece Edition. Podczas instalacji program zapyta, czy chcemy zainstalować QuickTime. Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania gry i miałem duże problemy z powodu tego, że go nie zainstalowałem. Myślałem, że po prostu gra nie odpala. Ta edycja Mysta również zadziałała bardzo dobrze. Ale trudno się dziwić, przecież ma już rocznikowo 26 lat. Na koniec weźmiemy się za Schizma. Żeby oszczędzić Wam nerwów, powiem wprost. Nie uruchomicie tej gry na dziesiątce. Been there, tried that. Microsoft w jednej z aktualizacji całkowicie wyłączył wsparcie dla programów chroniących grę przed kopiowaniem, które działały na zasadzie sterownika, mającego dostęp do nagrywarki CD-DVD. W wyniku tego gra, pomimo tego, że jest poprawnie zainstalowana, nie uruchomi się, nawet z prawami administratora. Próbowałem wyodrębnić sterownik z dysku z grą, instalować go w systemie, a nawet podpisywać przez specjalne narzędzie. Gra po prostu nie ruszy na dziesiątce. Z tego powodu uruchomiłem maszynę wirtualną z siódemką, która nie ma problemów w działaniu ze sterownikiem zabezpieczającym. Obraz Schizma, który utworzyliśmy w Clone CD, nie jest możliwy do odtworzenia przez wirtualną stację dysków wbudowaną w VMware Fusion. Nie można go także otworzyć dwuklikiem. Służy do tego program twórców Clone CD o nazwie Virtual Clone Drive. Co ciekawe, w przeciwieństwie do płatnego Clone CD, jest on darmowy i nie jest trialem. Czyli przez 21-dniowy trial Clone CD możemy zarchiwizować całą naszą kolekcję dysków, a następnie zapomnieć o Clone CD i obrazy montować w darmowym Clone Drive. Ciekawa opcja, nieprawdaż? Podczas instalacji Clone Drive zapyta nas, jakie typy plików chcemy z nim połączyć. W tym miejscu wybieramy wszystkie. Żeby zamontować Schizma w napędzie utworzonym przez Clone Drive, odnajdujemy największy plik spośród tych wygenerowanych przez Clone CD. Klikamy go prawym przyciskiem myszy i wybieramy Mount Virtual Clone Drive. Teraz dysk znajduje się w wirtualnej stacji i będziemy mogli bez przeszkód zainstalować i uruchomić Schizma. Kiedy podczas instalacji program zapyta o kolejny dysk, podam mu go w wirtualnej stacji VMware'a. Mógłbym to również bezproblemowo zrobić w Clone Drive. Na koniec pokażę Wam efekt i zapraszam do przyszłych materiałów. Trzymajcie się, kiedykolwiek i gdziekolwiek mnie oglądacie. Do kolejnego odcinka.